40-letnia Renata Dudzik jest wychowawczynią w domu dziecka. Kobieta nie może mieć własnych dzieci i z tego powodu niedawno mąż ją porzucił. Dziewczyna, co wy tu robicie? Jest późno do szkoły, już, raz, dwa. Renata kocha swoją pracę. Całą uwagę i czas poświęca podopiecznym. Jednak ostatnio nie dogaduje się z dyrektorką ośrodka. Janek? A co ty tu robisz? Świetnie, że jesteś. Chciałam, żebyś poznała naszego nowego pracownika. Co? Cześć. No, chociaż poznała to chyba nie do końca odpowiednie słowo. Zatrudniłaś mojego byłego męża? No, jeszcze się nie rozwiedliśmy. Ale pozew złożyłeś, nie? Ale... Dobra, nie będziemy teraz o tym dyskutować, dobra? To nie jest dobra pora. Reniu, ale przecież Janek jest świetnym ratownikiem medycznym. Ale o tym to chyba sama doskonale wiesz, prawda? Ale od kiedy potrzebujemy ratownika medycznego w domu dziecka, hm? Kasia się niedawno zwolniła. To higienistka! Janek, będziesz higienistą? Na razie. Ale Janek nam może pomóc też przy wychowankach podczas wycieczek. A właśnie, udało ci się załatwić kolejne wyjście do siłowni dla dzieciaków? Tak, tak, idziemy. Tylko pamiętaj proszę, żeby to był jakiś fitness albo rowerki. Wszystko ma być bezpiecznie. No a Janek może pójść z wami. Ale dlaczego akurat on? No ale masz z tym jakiś problem? Reniu, chyba jesteś na tyle dorosła, żeby nie mieszać prywatnych spraw z pracą. Okej, możecie wracać do swoich obowiązków. Okej. Masz do mnie jeszcze jakąś sprawę? Zrobiłaś to specjalnie. Słucham? Od czasu tej imprezy pół roku temu stale mnie gnębisz. Zrobiłam coś? Powiedziałam coś złego? Nie wiem, o czym mówisz. Krystyna, jak się tutaj zatrudniłam, wszystko było okej. I myślałam, że się polubiłyśmy. Ale od czasu tej imprezy wszystko się zmieniło. Poznałaś na niej mojego męża i jesteś zupełnie inna. Wydaje ci się, jestem tylko sprawiedliwa i konsekwentna. To dlaczego nie powiesz mi wprost, o co chodzi, zamiast zatrudniać mojego byłego faceta? A może ja go po prostu polubiłam? Pomyślałaś w ogóle o tym? Nie no, co to ma znaczyć? Nic, nieważne. Zresztą nie wiem w ogóle, dlaczego ja o tym z tobą dyskutuję. Skończmy ten temat i wracaj proszę do pracy. Nie wierzę jej. Ona coś ukrywa. Widziała mojego męża tylko raz na tej cholernej imprezie pół roku temu, którą zorganizowaliśmy, już nawet nie pamiętam z jakiej okazji. I cały czas mnie gnębi. A może ona cały czas miała z nim kontakt? Może po prostu on odszedł do niej? Powinnam zapytać Janka wprost, co tutaj robi, ale serce podchodzi mi do gardła.